Rozdział 26. Uczynisz przybytek z 10 tkanin. Uczynisz go ze skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami, dziełem biegłego tkacza. Długość każdej tkaniny winna wynosić 28 łokci, a szerokość każdej tkaniny 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny powinny mieć jednakowe wymiary. 5 tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą. Podobnie drugie 5 tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą. I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. 50 wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i 50 wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny, w miejscu, w którym mają być spięte, tak, żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyjesz 50 złotych kółek i zwiążesz tkaniny za pomocą tych kółek. Tak przybytek będzie stanowił jedną całość. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W poprzednim rozdziale omówiliśmy serce przenośnego sanktuarium, Arkę Przymierza, przebłagalnię z cherubami, 100 chrebów pokładnych i menorę, czyli świecznik siedmioramienny. Wszystkie te sprzęty były umieszczone w konstrukcji określonej po hebrajsku jako mishkan, czyli namiot, tabernakulum lub mieszkanie. Chodzi o przenośne sanktuarium, które towarzyszyło Izraelitom w ich pielgrzymowaniu ku ziemi obiecanej. Sanktuarium jest miejscem świętym, a więc oddzielonym i stanowiącym symboliczną oś całego stworzonego świata. Mishkan jest też zapowiedzią przyszłego świata, kiedy Bóg i człowiek będą wreszcie żyli w przyjaźni, tak jak było na początku między Bogiem i Adamem. Budowa Mishkan jest więc etapem w realizacji planów, które Bóg miał od początku stworzenia i które będą urzeczywistniane poprzez wcielenie Jezusa Chrystusa. W nim Bóg i człowiek będą mogli się doskonale spotkać i poślubić. Przypomnijmy sobie wspaniałą obietnicę opisaną pod koniec Księgi Apokalipsy. Rozdział 21. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi, i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Taki będzie dwojaki koniec
wszelkiego ludzkiego losu. Mamy wybór. Bóg przygotowuje ludzkość do tego zakończenia już od wyjścia ludu Bożego z Egiptu. Chodzi o to, żeby człowiek uwolnił się z niewoli szatana i podjął zaślubiny z Bogiem, przyjmując rolę oblubienicy poddanej swojemu mężowi, a więc posłusznej jego prawu miłości sformułowanemu w dekalogu. Nikt nie przychodzi nieprzygotowanym na własne zaślubiny. Budowa sanktuarium mieści się w ramach tych przygotowań. Ludzie nie mogą wiele ofiarować Bogu, ale mogą ofiarować Mu najlepsze materiały, jakimi dysponują, mogą oferować swoją pracę, entuzjazm i dobrą wolę. W budowie sanktuarium na pustyni ofiara ma płynąć z serca. Jest to ofiara materialna, cielesna i nie tylko duchowa. Przyjrzyjmy się więc uważnie strukturze tego sanktuarium. Składa się z drewnianej konstrukcji przykrytej szerokimi tkaninami zszytymi między sobą i udekorowanymi cherubami. Trzy kolory. Niebiesko-fioletowy symbolizuje niebo, czerwona purpura symbolizuje świat zwierzęcy, bo ten kolor był uzyskiwany z muszli. Karmazyn symbolizuje świat roślinny, ponieważ był uzyskiwany z karminu dębowego. Kolor fioletowy jest ciekawy, ponieważ po hebrajsku nawiązuje do słowa tachelit, co znaczy zwieńczenie, doskonałość. A więc niebiesko-fioletowy kolor nawiązuje do nieba duchowego, gdzie znajduje się Boży tron. Cały namiot, dzięki swojej symbolice, łączy świat ziemski z niebiańskim, ukierunkowuje nasze spojrzenie na wyższą rzeczywistość. Konstrukcja jest bardzo dokładnie opisana. Zapraszam do wysłuchania długiego opisu. Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z 11 mniejszych nakryć. Długość jednego nakrycia będzie wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. I wszystkie 11 nakryć będą miały jednakowe wymiary. Powiążesz ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. Jednakże 6 nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje i przyszyjesz 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyjesz 50 kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki. I w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, tak, że utworzą jedną całość. To zaś, co zbywa z nakryć namiotu, mianowicie zbywająca połowa nakrycia, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. Z tego zaś, co zbywa z długości nakryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku, aby go okryć. Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów. Przygotujesz też deski na przybytek z drewna akacjowego i ustawisz je pionowo. Wysokość desek wynosić będzie 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska będzie miała 2 czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. I przygotujesz deski na przybytek. 20 desek na ścianę południową po stronie prawej i 40 podstaw srebrnych sporządzisz. Pod każdą deskę 2 podstawy na oba jej czopy. I po drugiej stronie przybytku, na ścianę północną, uczynisz 20 desek, a do nich 40 podstaw srebrnych, po 2 podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku sporządzisz 6 desek. Przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz 2 deski.
Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone na wysokości pierwszego pierścienia. I tak będzie także z deskami przy obu narożnikach. Zatem będzie 8 desek, a podstaw srebrnych 16. Dwie podstawy pod każdą deskę. I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drewna akacjowego. 5 dla desek jednej strony przybytku i 5 poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku. 5 też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić będzie od końca do końca. Deski pokryjesz złotem, a pierścienie służące do osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem. Postawisz przybytek według wzoru ukazanego ci na górze. Mojżesz nie szczędził środków. 56 desek akacjowych, długich na 4,5 metra i szerokich na 70 cm, osadzonych w srebrnych podstawach, utrzymywane przez 15 poprzeczek, osadzane pierścierzami, wszystko przykryte złotem. Szacuje się, że ten przenośny namiot ważył 54 tony i kosztował równowartość 5 miliardów złotych. Nieźle. Dla Boga nic nie jest zbyt piękne. Egipcjanie nie żałowali swoim bóstwom, dlaczego Izraelici mieliby być gorsi? Do tego dochodzi jeszcze dekoracja wewnętrzna. Posłuchajmy. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru z cherubami, dziełem biegłego tkacza. I zawiesisz ją na 4 pokrytych złotem słupach z drewna akacjowego. Haczyki do zasłony będą ze złota, a 4 podstawy ze srebra. Powiesisz zasłonę na kółkach i wewnątrz za zasłoną umieścisz arkę świadectwa. I będzie oddzielała zasłona miejsce święte od najświętszego. I położysz przebłagalnię na arce świadectwa w miejscu najświętszym. Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik. Stół zaś umieścisz po stronie północnej. Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. I uczynisz dla tej zasłony 5 słupów z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem, a haczyki do niej będą ze złota. I odlejesz do nich 5 podstaw z brązu. Zwróćmy uwagę na parochet, czyli na zasłonę oddzielającą najświętsze miejsce od wnętrza sanktuarium. Jest z lnu w tych samych barwach fioletowe, purpurowe i karmazynowe. Jest też ozdobione cherubami. Ta zasłona oddziela najświętsze miejsce z Arką Przymierza od reszty namiotu, gdzie będą na razie 2 przedmioty. Od północy stół na chleby pokładne oraz menora od południa. Samo wejście do wnętrza sanktuarium będzie z tkaniny podobnej do parochetu, ale bez cherubów. Tyle jeśli chodzi o Miszkan. W następnym odcinku omówimy ołtarz i dziedziniec. Do usłyszenia.